Myślę, że już zbliżamy się do tego momentu, kiedy możemy sobie troszeczkę porozmawiać na temat... Ja wiem, co to jest za moment. To jest ten moment, kiedy ja się odłączam od was, a wy sobie dyskutujecie dalej. Ja nie rozmawiam na ten Dlaczego? Temat. No, a gdzie jest zapowiedź na PC? A! Przepraszam. Dla mnie GTA nie istnieje bez PC. Koniec. Luksusowymi sklepami i centrami handlowymi. Dzielnicami biedy i specyficzną przyrodą. Plażami i lasami. Wyszukaniem i absurdem. Grać w GTA. To ten biedny, który po prostu lubi modować każdą część GTA, bo uważam, że to jest taka siła tej serii, że to jest nieporównywalne do niczego innego. A czemu? Oczywiście. Warsztat moderski w przypadku każdej gry jest niesamowity i faktycznie pod tym względem bardzo ta gra cierpi, że nie będzie na PC-cie. To jest imponujące, że taka GTA 4 na PC-cie obecnie do dzisiaj jest imponujące, jeśli chodzi o warsztat moderski, tak? Bo chłopcy robią takie niesamowite przeróbki tej gry, że ja cały czas oglądam do dziś jakieś filmiki, które upoluję tam na YouTubie z tego, co chłopaki tworzą i faktycznie niesamowite, naprawdę niesamowite. Tego na konsoli nigdy nie osiągniemy i możemy marzyć o tym, tak? Że te wszystkie edytory, które są wydawane na konsole, dojdą do takiego poziomu, tak? To jest niemożliwe. Ale porozmawiajmy o samej grze, no. To jest istotne. Właśnie, no to powiedzcie coś. jakie są wasze oczekiwania? O, to jest takie bardzo ogólne pytanie, to się może rozgadacie. Na chwilę obecną chyba najwięcej się mówi o tej możliwości przeskakiwania pomiędzy postaciami. Ja na początku tak naprawdę troszeczkę z rezerwą podszedłem do tego tematu, bo tak jak chyba wcześniej mówiliśmy w drugim odcinku podcastu, że dla mnie Rockstar jest idealny pod względem nakreślania różnych postaci. Jest, tak, proponuję zawsze bardzo oryginalne postacie, niepowtarzalne tak naprawdę. No i w rzeczywistości tutaj pomyślałem sobie, dobra, będziemy mieli trzech bohaterów, pomiędzy którymi będziemy mogli sobie skakać. Dlaczego? Czy oni sobie tam niepewnie się czują, jeżeli chodzi o pomysł, czy faktycznie szukają czegoś nowego dla serii? No bo czegoś takiego nie było. Ale potem z drugiej strony, jeżeli zaczęli pokazywać te trailery charakteryzujące wszystkie postaci, no to zaczęło się robić to interesujące i na to czekam chyba tak naprawdę najbardziej. Nie czekam nawet tak samo mocno na niby ten ogromny świat. Jestem też ciekawy, czy rzeczywiście ten świat będzie, jak to oni tam powiedzieli, cały Red Dead Redemption, cały GTA San Andreas i coś tam jeszcze chyba, tak? No tak. Sumarycznie. Ma być generalnie większy niż do tej pory, wszystko to do tej pory widzieliśmy. Także... I jeszcze na konsolach tej generacji, to jest w ogóle... No ciekawe, bo tam z tych pokazów które teraz mieliśmy na świecie, no to jednak wynika, z tych relacji przynajmniej wynika, że no jednak mimo wszystko czuć, że to jest już odchodząca, bardzo czuć, że to jest odchodząca generacja i być może troszeczkę ze szkodą dla tej gry, że nie pojawia się od razu na nowej generacji. Ja myślę tak, że też właśnie miałem dość podobne, znowu jak Jerzy, tutaj wrażenia na samym początku, to znaczy się te trzy postacie dla mnie, szczerze mówiąc, nie wiem, jakoś tak nie za bardzo widziałem ochotę na wcielanie się chociażby na przykład w Trevora na samym początku. Natomiast teraz po tych trailerach coraz bardziej podobają mi się te znowu takie właśnie bardzo dość humorystycznie przedstawione, tak jak powiedziałeś, charakteryzacje tych, charakterystyka w sumie tych postaci. I coraz bardziej mi się ten pomysł, powiem szczerze, z tymi trzema kontrolowanymi bohaterami podoba. Obawiam się tylko, czy my jesteśmy przygotowani na to, że, bo o ile w poprzednich częściach mogliśmy się wcielić w jednego bohatera i rzeczywiście ja miałem takie poczucie, kiedy grałem sobie w GTA 4, czy też dodatki do GTA 4, miałem takie poczucie, że no jestem w tym świecie, tak? To jest dla mnie ważne zawsze, że sobie obcuję z tą rzeczywistością. You know, I've been in this game for a lot of years, and I got out alive. If
troszeczkę groteskową, troszeczkę nieprawdziwą, ale że jestem jednak tym przestępcą i że bawię się w tym świecie tak, jakbym był przestępcą. Natomiast ciekawi mnie, jak, bo nie jestem teraz tego w stanie ocenić, ale ciekawi mnie bardzo, jak będę w stanie, jak moja wyobraźnia będzie w stanie zaakceptować to, że w jednej grze tak naprawdę jestem jednym z trzech bohaterów. To nie jest już mój, muszę trzech bohaterów pokonać. Oczywiście no, będę mógł wybrać prawdopodobnie jednego, aczkolwiek z tego co wiem, to w misjach trzeba będzie tak człowiek się przełączać, bo jeden nie będzie w stanie tak. Więc tak, dokładnie. Troszkę mam obawy, nie wiem, właśnie to jest troszkę balansowanie na takiej granicy jednak poprawnego odbioru, odbioru gry, tak? Bo przeważnie mamy jednego, znaczy no, w tych grach takich, no, tego typu. Mamy jednego bohatera, którego możemy, z którym możemy się identyfikować lub nie, no to jest druga sprawa, ale z którym się zazwyczaj jest tak skrojony, żebyśmy się mogli z nim identyfikować, więc no, ewentualnie możemy sobie go sami stworzyć. Więc jednak no, można się tam jakoś, ewentualnie jeżeli nawet nie identyfikować, no to jesteśmy w stanie obserwować go jak powiedzmy bohatera filmu i wtedy no, mieć jakieś tam swoje odczucia. Natomiast tutaj bardzo mnie ciekawi, jak to wypadnie, że będziemy musieli, de facto musieli, bo jednak w misjach trzeba będzie, tak jak tutaj powiedzieliśmy, będziemy musieli no, zaakceptować, że jesteśmy praktycznie no, jednym z trzech bohaterów, tak? I trzema bohaterami. Ja się tego nie obawiam. Ja też się nie obawiam. To jest, jak dla mnie, to jest kompletnie super pomysł. Całkowicie nie miałem takich obaw jak wy, tutaj od razu na wstępie muszę to podkreślić, bo u mnie właśnie był ten problem w GTA 4, tak, że w pewnym momencie ta opowieść była taka strasznie paraboliczna, tak, że najpierw tempo bardzo przyspieszało do bardzo emocjonującego, po czym po tym wielkim boom następował taki kompletny spadek, w którym nic się nie działo fabularnie emocjonującego i czułem, że albo ta gra zaraz umrze, albo ja umrę. I nagle potem po chwili, po kilku misjach, które już mnie męczyły, które mnie nużyły i nie czerpałem przyjemności z samego grania, nagle znowu coś się działo, a potem, no, sam mówię, ja narzekałem strasznie na fabułę podstawową GTA 4. Później nagle pojawiły się dodatki i teraz tutaj pojawia się ten jakby pierwiastek tego eksperymentu, który będzie w GTA 5, tak? Czyli nagle pojawiają się dwie dodatkowe postacie, które nagle już istnieją w tym świecie, żyją i jakoś się krzyżują, bo wiadomo, że spotykamy w dodatkach również głównego bohatera, tak, bo Niko się przewija tam przez chwilę w obu dodatkach i tak samo jest w późniejszych dodatkach, że tamci bohaterowie też tam mają jakieś malutkie występy, tak? I to jest właśnie fajne, że nagle ten świat zaczyna żyć, my pamiętamy ten świat z perspektyw tych trzech osób i to, jak dla mnie, to zaczęło się robić w tym momencie interesujące, zwłaszcza, że też inny był wydźwięk tych dodatków, tak? I tutaj nagle mamy GTA 5, który ma fabułę troszeczkę bardziej wracającą do korzeni GTA, tak? Czyli wracamy do chłopców z Ferajny, do bycia gangsterem, a nie biednym facetem cierpiącym z tego powodu, że nie jest w stanie wydobyć się z bałaganu, gnoju, znoju i tego, że kiedyś robił złe rzeczy. Tak? Tutaj są ludzie, którzy praktycznie mówiąc chcą to robić i to jest właśnie fajne. Mamy tu głównego bohatera, tu jest problem, to nie jest główny bohater, ale Michaela, tak, który jest facetem, który no, kocha chaos, bo życie normalne go nudzi, bo wszystko już ma i zaczyna szukać i eksperymentować. Mamy Trevora, który no, jest popaprańcem, inaczej go nie określę, ale to właśnie też będzie ciekawe wprowadzenie do postaci, które wcześniej były tylko bohaterami epizodycznymi, tak? Którzy się pojawiali. Tam w GTA Vice City czy w San Andreas byli bohaterowie jak O.J. Lowe czy ktokolwiek, którzy byli śmieszni, byli zabawni, ale byli tylko poboczniakami. A tutaj nagle możemy przez chwilę nimi się bawić i to jest super jak dla mnie, bo nagle konwencja filmowa, którą mieliśmy w GTA 4 i wszystkich innych poprzednich, zmienia się jak dla mnie w konwencję serialową, w której nie żyjemy już samymi bohaterami, żyjemy całym światem, który wokół nich cały czas tętni. To jest, jak dla mnie, sukces. Ja już teraz jestem przekonany, że ta gra będzie dobra. Yo, what's the awesome, who's the awesome?
Też miałem problem, słuchajcie, w czwórce, kiedy po raz pierwszy tak naprawdę, jeżeli chodzi o serię GTA, chciałem wcielić się w kogoś innego. Mianowicie, no... Zapomniałem akurat, jak goś miał na imię. Chodzi mi o tego Packera, o tego osiłka, który był tak zabawny i jednocześnie sztampowy, a jednocześnie oryginalny, że po prostu, kurczę, dajcie mi chociaż dwie misje, żebym mógł pokierować tym gościem. No i, no właśnie. I faktycznie po raz pierwszy w przypadku tej serii pomyślałem o tym w czwartej części, więc w tym momencie Rockstar ma moje pełne zaufanie. Czekam bardzo mocno. Dość podobnie, jeśli chodzi o GTA 4, znów dość podobnie jak wy. Mianowicie, no jednak postać Niko to jest taka osoba, którą można tak naprawdę obserwować właśnie z perspektywy. Nie można się do końca poczuć... Te jego rozterki, te różne rzeczy, które on przeżywał, no to nie do końca było takie... Nie chcemy się z tym identyfikować, po prostu. To znaczące. What are you talking about? Nie, to jest znaczące. No. W balladzie Gaya Tonego, o Gayu Tonym, która dla mnie była po prostu fenomenalną grą, szczerze powiem. Głównie dlatego, że właśnie właśnie był inny bohater. GTA znowu stało się tak, główny bohater, znaczy był inny bohater, wszystko było luzackie. To było takie właśnie prawdziwe, pełnokrwiste GTA. No i powiem szczerze, że mi się właśnie... No i tak samo znowu, świetnie zarysowane postaci drugoplanowe, po prostu no naprawdę genialne. I ten luz, to wszystko, co się działo w tej grze. Ja nawet lubiłem sobie postać w dyskotece, tam taki klub był i tam można, tam jako ten ochroniarz tak naprawdę. Stałem sobie po prostu jako ochroniarz i sprawiało mi to ogromną przyjemność. Szedłem sobie do baru, strzeliłem sobie lufę, wracałem i stałem sobie po prostu na tym parkiecie, obserwowałem, jak tam oni sobie tańczą, bawią się. Co jakiś czas tam wiadomo trzeba było, tam były takie minigierki, że no ktoś tam rozrabiał, trzeba było podejść tam, otuc mu twarz. Ewentualnie tak, no i tak, co więcej dokładnie. Było tam oczywiście też ten taki fajny w wydaniu Rockstara, taki fajny ten seks, tak, więc to wszystko miało naprawdę swój fajny wydźwięk i to mi się bardzo podobało. Natomiast właśnie GTA 4 to była taka gra, kiedy miała swoje fajne momenty i potem te chwile, kiedy tak naprawdę nie wiedział człowiek do końca, co z sobą zrobić. Po drugie, bardzo mi się nie podobało to, że trzeba było bardzo długo jechać do jakiejś misji. Te stany zapisu były dość nieciekawie umieszczone, bo często przy jakimś tam, znaczy misja powiedzmy związana z walką, z akcją i trzeba było się cofać, znowu jechać przez pół miasta, żeby to było straszne i pamiętam, że to mnie strasznie odpychało od tej gry. No ale rzeczywiście tutaj Rockstar miał wtedy w GTA 4 taki problem, że ona miała bardzo fajny początek, bardzo fajnie się zaczynała, było co robić, potem były te chwile przestoju, potem znów było się dużo działo i to był chyba ten problem. Na przykład w balladzie o Gayu Tonym cały czas się dużo fajnych rzeczy działo, dużo takich abstrakcji, to było właśnie fajne, mam nadzieję, że tych elementów znajdziemy jeszcze więcej w GTA 5.